Rosną ceny żywności. Główny powód to wojna na Ukrainie, ale też i susza. Deficyt wody jest coraz większy. Już teraz pojawiają się niepokojące dane, które mówią, że tegoroczne plony mogą spaść nawet o 40%. Zboża jare, owoce miękkie, takie jak truskawki czy maliny. Te rośliny najbardziej odczuwają dziś skutki suszy. Susza hydrologiczna w tej chwili jest mniej więcej od 120 do 150 litrów wody brakuje na metr kwadratowy, a w odpowiednich fazach rozwoju roślin, jeżeli brakuje tej wody, to te rośliny po prostu nie wydadzą takiego plonu, jaki powinien być. Te rośliny chorują. Nawozy, które są w glebie, nie rozpuszczają się i z wodą nie trafiają do roślin, do systemu, przez system korzeniowy. Mówił prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Instytutu Praw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informuje już o stratach z powodu suszy w 14 województwach. Jedynie w małopolskim i podkarpackim nie odnotowano problemów. Susza odbije się na jakości plonów, mówi Janusz Gargała z Rolniczej Solidarności. Dopłaty do produkcji rolnej są w tej chwili niezbędne. No już czekają na te dopłaty do nawozów około 1000 zł za jedną tonę, to taka minimalna kwota. Poczekamy jeszcze troszeczkę, zobaczymy, jakie będą efekty. Czy rząd rzeczywiście ma środki na to, żeby pomóc tym rolnikom? Susza na polach to nie jedyny problem. Duże piętno na rolnictwie odciska także wojna na Ukrainie. Wzrost nośników energii, gazu, paliw spowodowało, że wzrosły ceny nawozów i ceny żywności. Więc w tej chwili już mamy te skutki w postaci znacznego wzrostu cen zbóż, pasz, a w ślad za tym prawdopodobnie idące dalsze jeszcze wzrosty cen produktów pochodzenia zwierzęcego. Przyznaje wicepremier i szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk. Do tego dochodzi rosnąca inflacja, która sprawia, że dziś trudno określić, jakie powinny być koszty dla konsumentów i rolników. Mam obawę, że niektórzy spekulują na tym rynku i też podnoszą ceny nieuzasadnione. Ale trudno się dziwić, bo nikt nie jest w stanie dzisiaj policzyć, kto właściwie jakie koszty powinien mieć przy tej inflacji, jaka istnieje. Mówił przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chruścikowski. Sytuację może pogorszyć blokada eksportu ukraińskiego zboża do Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. Widmo klęski głodu w tej części świata jest bardzo realne. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi jednak, że Rosja nie jest odpowiedzialna za brak żywności na światowych rynkach. Tymczasem Ukraina wzywa od wielu tygodni do odblokowania portów i umożliwienia eksportu zbóż. Sytuacja się pogorszy, bo Brytyjczycy i Amerykanie nałożyli sankcje na nasze nawozy, a potem, gdy zorientowali się, co się dzieje, Amerykanie znieśli sankcje, ale Europejczycy zdecydowali się tego nie robić. W bezpośrednich rozmowach ze mną mówią, że coś potrzebują zrobić, ale dziś tylko pogorszyli sprawę, nakładając szósty pakiet sankcji, co pogorszy sytuację na światowym rynku nawozów. To oznacza, że plony żniw będą znacznie skromniejsze, a ceny tylko dalej będą rosły. Polska nie ma powodów do obaw, podkreśla ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski. Bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju jest niezagrożone. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ja przypomnę, że chociażby eksport polskich towarów, artykułów rolno-spożywczych w roku poprzednim opiewa na kwotę 36 miliardów euro. Eksport do krajów plus oczywiście całe zapotrzebowanie krajowe było tutaj w pełni pokryte, także o to się nie boję. Wiele teraz zależy od rozmiarów suszy i sytuacji wokół Ukrainy.